Na kanale Światowa Historia od czasu do czasu realizuję odcinek, w którym analizuję film historyczny, a dokładniej biorę na warsztat film historyczny i wyszukuję w nim błędy historyczne. Dziś w ramach Światowej Dyszki przedstawiam ogólnie 10 błędów historycznych w różnych filmach. Na początek Titanic jezioro Wisota, o którym Jack opowiada Rose, gdy ta odgraża się, że wskoczy do wody, to sztuczny akwen, który napełniono wodą dopiero w roku 1918, czyli 6 lat po zatonięciu Titanika. Tymczasem Jack snuł opowieści o tym, jak łowił w nim ryby. W filmie Troja z 2004 roku widzimy często moment palenia zwłok zmarłych. To taki rodzaj pochówków w starożytnej Grecji. W filmie wielokrotnie ukazuje się, jak Grecy kładą zmarłemu monety na oczy. W rzeczywistości moneta była jedna i wkładano ją do ust. Kiedy taki zmarły trafił do krainy zmarłych, Haron, przewoźnik, brał tę monetę z języka zmarłego, a następnie swoją łódką zabierał go do Hadesu. Więcej historycznych błędów z tego filmu. Omawiam na kanale Światowa Historia, także zapraszam. Ostatni Samuraj z 2003 roku to film, którego akcja dzieje się w 1876 roku. Pojawia się tam flaga Stanów Zjednoczonych z 43 gwiazdami. Taka flaga zaczęła obowiązywać dopiero 15 lat później, gdyż w momencie, w którym rozgrywa się akcja w granicach Stanów Zjednoczonych, nie są jeszcze obie Dakoty, Montana, Waszyngton i Idaho. Bardzo znany błąd, a mam tu na myśli Braveheart, świetny film z Melem Gibsonem w roli Williama Wallesa. Taki wygląd szkockiego bohatera nic nie ma wspólnego z legendarną postacią. Strój, który ma filmowa postać to kilt. Szkoci zaczęli ich używać dopiero w XVI wieku, zaś William Wallace żył na przełomie XIII i XIV wieku. Druga istotna rzecz to barwy Szkocji, czyli niebieski i biały na twarzy Wallace'a. Otóż szkoci zaczęli stosować je dopiero w 1603 roku. W czasach Wallace'a obowiązywała inna flaga, która wyglądała tak. Piraci z Karaibów to nie jest film historyczny, ale pewien istotny błąd historyczny również ma miejsce, ma na myśli jabłka, które uwielbia Barbosa, jeden z kapitanów. Otóż akcja filmu bez wątpienia toczy się w XVIII wieku, zaś jabłka wyhodowano po raz pierwszy dopiero 100 lat później w Australii. Zielona Mila to ponownie film niehistoryczny, ale z dość istotnym błędem historycznym. Akcja filmu dzieje się w 1935 roku i krąży wokół kary śmierci wykonywanej przez śmierć na krześle elektrycznym. W rzeczywistości owe krzesło w Luizjanie, gdzie dzieje się akcja filmu, weszło do użytku dopiero 6 lat później. Bitwa pod Wiedniem to jedna z najgorszych produkcji mówiących o polskiej historii. Przewija się tam wiele błędów, w tym polskie współczesne godło na chorągwiach, ale pominijmy to. Ciekawe jest, że mnich Marek dzierży w filmie Papieski Krzyż, no i okej, okay, ale wtedy na tronie zasiadał Innocent XI, a Papieski Krzyż z filmu należy do Jana Pawła II. Gladiator to piękny film z pięknymi błędami. Na przykład, widzimy w filmie, jak biegają kurczaki, które wyhodowano w Stanach Zjednoczonych ponad półtora tysiąca lat później. Noc generałów z 1966 roku to nie tak znany film jak poprzednie, ale z karygodnymi błędami. Otóż, w owej produkcji ukazane jest burzenie Warszawy w 1942 roku, czyli dwa lata przed faktycznym zburzeniem Warszawy. Dodatkowo na budynkach widać współczesne tabliczki z nazwami ulic. Wpadka i to porządna. Lincoln to film Stevena Spielberga i to historyczny. O ile jest sporo małych błędów, jak na przykład jeden z bohaterów lubi chodzić do kina, którego wtedy jeszcze nie było. W filmie dwóch kongresmenów zagłosowało przeciwko zniesieniu niewolnictwa. W rzeczywistości wszyscy zagłosowali za. Dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście następny odcinek i zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie poruszam konkretne filmy i staram się porównać je do historii. Cześć.